To co tutaj widzicie, to jest typowy poranek na Positive Waves 2021. Lecimy. Jedziemy dla hospicjum, ale o tym później wam opowiem. Jest i ekipa z Warszawy. E8, Nowitek. Kura, kapiwo! Coś cudownego! Szybkie tankowanie. Przyjechaliśmy teraz do Radomia na taki lunch i zaraz na Warszawę. Zobaczcie, jaki full exclusive Positive Waves wpada do Radomia i od razu mamy menu własne z własnym logo. Ja pierdyle! Piękna sprawa. Challenger patrzy się swoimi ślepiomi. To jest parodia, cała ulica zastawiona super samochodami i to naprawdę konkretnymi. Ruszamy na Warszawę. Piękne przywitanie, moje ukochane miasto mnie nie zawiodło. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Wjechaliśmy właśnie na parking pod hotelem Nobu. No i setki, setki was tutaj. A teraz jesteśmy tuż przed licytacjami charytatywnymi. Witam was wszystkich bardzo gorąco. Liczę na waszą aktywność, powiem tak. Zauważcie, że jeszcze nie było ani jednej licytacji w tej edycji tych spotkań, a tak naprawdę zebraliśmy już, uwaga, 200 tysięcy złotych. 7000 raz pierwszy. To daje 12 tysięcy, mamy 10. Ile? Ja boję się, co 30. będzie na końcu. 30 koła 30 za przejazd bogaty za kierownicą. Kupujcie, kurwa, 20-30 tysięcy. To jest największy świr Positive'a. Kto by nie chciał, kto by nie chciał. Koenigsegg CCX na miejscu pasażera na torze Silesia Ring. Ja cię kręcę, wychodzisz z hotelu przewietrzyć się na moment i czajcie SF90, Koenigsegg Agera i Koenigsegg CCX. Oczywiście oba te samochody mieliście u mnie w programie, więc jeżeli macie teraz ochotę, to możecie gdzieś tutaj wyjdzie, czy wpisać po prostu możecie. Bardzo fajne materiały wyszły z tymi autami. Startujemy z Warszawy, z centrum, spod hotelu Nobu i te widoki chyba nigdy się nie znudzą. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Wszystkie auta odpalone czekają na wyruszenie w trasę. To są właśnie problemy super samochodu. Zaparkowane. Teraz czekamy na resztę ekipy i szybki poczęstunek w środku. Lecimy potem na rynek, na centrum Poznania. Takie rzeczy tylko na Positive Waves. To jest impreza inna niż wszystkie. Jaba daba! Narzekaliście, że tylko 3 BM-ki jadą. Teraz jest czwarta. Niebiesko-srebrna. SVJ Roadster, przede mną GT3 RS, F12, Aston Martin DB9, ja pierdzielę. Przecież to jest cudowne, cudowne wydarzenie. Tak się jaram. Dla fanów motoryzacji nie ma nic lepszego w Polsce. Zobaczcie! Widzieliście kiedyś takie ruskie teledyski z taką mocną, mocną produkcją motoryzacyjną? No to zobaczcie na ten widok, no. Positive Waves 2021, Polska dla hospicjum, zobaczcie. Poznaj zawsze na propsie. Pięknie. Boże, ile ludzi. Ci ludzie się nie kończą. No zobaczcie, jakie tłumy. Aventador SVJ. Boże, jakie to jest piękne. Ferrari F8 w Nowiteku. 8 grudnia. Ja pierdzielę. No i zobaczcie, co tu mamy. Hellcat White Body. Piękna sprawa. Bardzo dobry wybór. Bardzo dobry samochód. A tu przy okazji pokażę wam Lamborghini Aventadora, który zrobiony jest z Audi R8. A kto był na naszym festiwalu? Ręka do góry. A, bo takim jesteśmy towarzyskiem. Dobra. Jestem w trakcie kolacji, ale musiałem wyjść i pokazać wam, co tutaj się dzieje. O kurna! Ja pierdzielę! Wydech tak głośny, że zygzak się odpalił. Tam widzę, że rodzinne panie przy tym stoliku. 5000, rodzinne zwierzanie bazy, 5000. Słuchajcie,
teraz twoja licytacja przejazdu F-16 ze swoim własnym samochodem. I padła oferta 100 tysięcy. O, już za późno, 110 tysięcy złotych, przejdzie to. 265 tysięcy po raz trzeci! Za wyścig swojego własnego samochodu z F-16, co? Panie Łukaszu! Ja w to nie wierzę. No rzeczywiście kwota całkiem niezła, ale no, myślę, że warto, bo jest to po pierwsze szybki cel, a po drugie wydaje mi się, że jest to przeżycie w skali światowej, chyba największa przygoda mojego życia. Nikt takiego czegoś nie jest w stanie sobie kupić, zorganizować sam na własną rękę. Wjeżdżamy na bazę lotniczą, będziemy podziwiać F-16. To zarąbista sprawa, coś czego większość z nas nie ma szansy nigdy przeżyć. Śmiglaki już nadlatują, zobaczcie jak grubo, zobaczcie co tu się dzieje. Jaki to jest hałas. Musicie kiedykolwiek przeżyć to sami na własnej skórze. Ja mam ciarki, dosłownie. Niesamowite przeżycie. 3, 4! Zobaczcie co się dzieje. O kuźwa, jak wyleciał. Jakie to jest ogromne. Panie jest wolny? Tylko proszę wyłączyć trakcie. No, oczywiście, ja inaczej nie jeżdżę. No, jestem wycilowany, gotowy. To jest to! To jest kurde to! To jest zarobiste! 200! Hamuj! Ja pierdzielę, ufasz swojej ceramice. Stary! Co cię, panie kochany! Jara mnie to totalnie, za każdym razem. 1000 razy to przeżywałem i 1001 jest taki sam jak pierwszy. Bo petarda. Bardzo ci dziękuję. A teraz wyjechaliśmy już, jedziemy na tor. Tam będzie lunch. O, pozdrawiamy pana. Raz. Jazda! Będziemy się ścigać na 1/4 mili. No zobaczymy, coś w końcu dla mnie, dla Challengera. Ale konkurencja jest nieziemsko trudna. Jedni mają drony, Positive Waves śmiglakami nagrywa. A tu jedzie sobie prosiaczek przez pole. To jest coś! To było takie rozpoznawcze. Spokojnie. Jak będzie się zachowywał w sytuacjach, kiedy nagle stracimy trakcję, przyczepność. Mamy 47 i... Zawsze to chciałem zrobić. Idealnie, szybko zakręcone. Bardzo ładnie. Dziękuję. Kolejny dzień. Jesteśmy w Żninie, w cukrowni tu nocowaliśmy. Tu była też uroczysta kolacja. O! Umyłem właśnie całą furę i co? I deszcz zaczął padać. Pięknie. Wywołać deszcz, umyć samochód. A teraz jedziemy do Kołobrzegu. Trasa jest świetna. Prędkości wam nie mogę pokazać, ale generalnie obstawa 6 Huracanów SVJ-a i 911 Turbo S jest fajna. Tankujemy teraz fury. Wygląda to grubo, grubiańsko bym powiedział. Ciężko się złapać ekipą na takiej trasie, na takim odcinku, ekipą 70 samochodów. Po kilka. Zobaczcie co tu się dzieje. Szał, w środku niczego, totalnie w środku niczego. A teraz mamy taką kolację, ostatnią niestety kolację Positive'a. Baby, it's whatever, all this ever, but you long gone, it don't matter.
boys, było zarąbiście. Sami widzieliście, jak oglądaliście. Dziękuję wam za oglądanie. Zebraliśmy ponad 1 000 000 zł. Dokładna kwota wyświetli się tutaj, bo już sami nie ogarniamy, ale wyświetlę wam kwotę tak po pełnym podliczeniu przez organizatorów. Dziękuję również organizatorom właśnie za zaproszenie na Positive Boys. No i mam nadzieję, widzimy się już niedługo, a z wami widzimy się jeszcze szybciej. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!